człowiek ma szansę, żeby się zastanowić, gdzie uderzyć, jak mocno uderzyć, to się dzieje automatycznie. Znaczy, automatycznie. Wydaje mi się, że od początku tak chciałem, bo dostałem bardzo dobrą piłkę od Nuneza. Stwierdziłem, że przełożę zawodnika, powiedziałem, że już jest rozpędzony i będzie chciał zablokować roślizgiem. Zrobiłem zamach, no i zamknąłem oczy silnie po długim rogu. Cieszę się ogromnie z tej bramki, ale cieszę się bardziej ze zwycięstwa. Oczy były otwarte, bo patrzyłem na powtórkę, to nie było tak, że puknąłeś zamkniętymi oczami, tylko to wiedziałeś dokładnie, co zrobić. Znaczy tak, już taką podobną bramkę strzeliłem z Arką Gdynia, gdzie też tak samo się zachowałem. Cieszę się, że nie mam tej że moja lewa noga nie jest tylko do tramwaju, tylko że jest potrzebna w meczu i cieszę się, że to dzisiaj mi się udało strzelić bramkę, ale cieszę się, tak jak powiedziałem, cieszę się bardziej ze zwycięstwa i z tego, że zostawiliśmy dużo zdrowia na boisku, bo drużyna PL naprawdę grała bardzo dobrze. Powiedziałeś o tym, że strzelić taką bramkę Arce Gdynia, ale to jednak smak jest zupełnie inny. Strzelić Arce, a strzelić w eliminacjach Ligi Mistrzów, no, prawda? No tak. Ogromnie. Ogromna radość po strzeleniu bramki. Jeszcze tak jak mówicie, w takim meczu cieszę się z tej bramki, ale cieszę się bardziej ze zwycięstwa. Ja widziałem jeszcze później to, co się działo z tobą, bo realizator długo pokazywał strzelca bramki, takiej bramki. Widziałem, że jakby spadło z ciebie coś takiego, taki ciężar, że... No tak, spadł mi ciężar kamień mi serca, bo, można powiedzieć, bo bodajże od 4 meczy nie strzeli bramki. Troszkę ta kontuzja mi pokrzyżowała plany. Cieszę się, że trener zaufał mnie takim zaufaniem. Po kontuzji od razu wszedłem do pierwszego składu z Liteksem Owecz. Potem grałem na Polonii, potem Zagłębiem Lubin i czuję, że trener we mnie wierzy i w każdym meczu chciałbym grać jak najlepiej, pokazywać mu, że się nie myli, że ciężko pracą dostaję szansę od niego grania i za to mu dziękuję. Słyszałeś trybuny, co krzyczały? Słyszałem. I co? Poczekaj, no i co? I co? Ja robię swoje roboty jak najlepiej. Nie chciałbym, żeby się powtarzać, ale jeśli są jakieś powołania, to nawet powiem szczerze, że nie patrzę na te powołania, bo wiem, że i tak mnie nie będzie. Trener Smuda ma widocznie lepszych zawodników. Ja muszę to uszanować. I powiem szczerze, że się nie załamuję. Ja robię swoją robotę jak najlepiej tylko potrafię. To, że mnie nie ma w tej kadrze, to nie znaczy, że kiedyś nie będę. Może kiedyś trener da mi szansę, Smuda. Jeśli nie Smuda, no to może któryś inny. Także dla mnie jest najważniejsza Wisła i tym zdania nie zmienię. Jeszcze zapytam o papieża. Dlaczego akurat papież na koszulce? Każdy wie, jaki ma stosunek do Jana Pawła II. Mam jego podobiznę wytatuowaną na ręce. I tą koszulkę dostałem przed meczem od kolegi z gór, który też jest bardzo wielkim katolikiem i powiedział mi, że ta koszulka przyniesie mi szczęście i przyniosła. Powiedz mi jeszcze o samym meczu. Miałem wrażenie, że w drugiej połowie zdecydowanie inaczej graliście, lepiej graliście. Dlaczego w pierwszej tak, nie było tak dobrze jak w drugiej? Nie wiem, powiem szczerze, że wydaje mi się, że nie wiedzieliśmy, jak ta drużyna zagra w ogóle. Mi się wydawało, że APOEL zagra bardziej defensywnie, że nie rzuca się na nas, a było troszkę inaczej. Za dużo miejsca zostawialiśmy też dla nich. Ale z minuty na minutę ta nasza gra wyglądała troszkę lepiej. W rewanżu będzie na pewno bardzo ciężko. Ale tak jak powiedziałem, wierzę w swoją drużynę i wierzę w naszą siłę i wierzę, że damy radę.